Cześć wszystkim! Znowu poziom 7. Dalszy ciąg Amayui Kasuru Maista. Dobra, wyfarmiłem wszystko, czego potrzebowaliśmy. I nawet zostawiłem wam najprzyjemniejszy moment upgrade'owania. Dobra, zupgrade'ujmy na maksa twoją dziwną... dziwną toporo... młoto coś tam. To nam da dodatkowy punkt ataku. Zupgrade'ujmy łuk. Czasami się przydaje. Zupgrade'ujmy nawet twoje ciuchy. To nie są twoje ciuchy, to są twoje ciuchy. Tak, o dwa kondycję. Okej. Mamy jeszcze jeden Earthstone. To możemy to również upgrade'ować. Impclaw. To jest tak, broń, która do walki wręcz, którą może Fia używać. W sumie chyba jedyna broń do walki wręcz, jaką może Fia używać, a przynajmniej jedyny typ broni. Nie zamierzamy tego używać. Dobra, przy okazji... zrobiłem drugi łuk. Nie potrzebujemy drugiego łuku, więc drugi możemy rozwalić. A, też nam daje Earthstone. Myślałem, że łuk da Holystone, ale nie. W każdym razie, jak chcielibyśmy, moglibyśmy też trochę zupgrade'ować ciuchy Fii. To jej da trochę więcej wytrzymałości. Agility w sumie nie potrzebujemy. Moglibyśmy Veteran Ring też zupgrade'ować. W sumie czemu by nie, to jest bardzo tani upgrade. A na początku przynajmniej Avaro będzie tego używał. Dobra, to wymaga już Ice Stone, więc tego nie zupgrade'ujemy. Dobra, dajmy również ciuchy Fii. Dwa poziomy, na przyszłość się przyda. Super. Dobra, to chyba mamy wszystko, czego potrzebujemy. Zapisujmy często. I... nie możemy jeszcze ich odwiedzić? Czego? A, nie zbudowałem. Dobra, zbudujmy Watermill. Przy okazji Ashen House wymaga tylko kamienia i gliny, co mamy w dostatku, więc równie dobrze możemy zbudować. Troszkę dodatkowych Fia punktów dostaniemy. Serikultur, co to jest? Okej. Jest budynek, który wytwarza surowce. Okej. Będzie kastanka. Niestety żadna grafika w grze nie prezentuje, czym jest Donpafu. Więc... możecie sobie wyobrazić cokolwiek. Wasze domysły są równie dobre jak moje. Dobra, jeżeli wam tego czekajcie. Ta historia czasami lubi się przycinać. Chciałem przewinąć tutaj. Jeżeli wam tego brakowało, to usłyszcie jeszcze raz. Dobra, co my mieliśmy zrobić? W sumie stać nas, ale Brown Strings? Nie wiem, do czego od tego potrzebujemy. No dobra, niech będzie.
dodatkowe FIA punkty. Postawmy to gdzieś na boku. Możemy też ten domek postawić. A przy okazji to zwiększa również command points. Coś, co jeszcze nie wyjaśniłem. To może przy najbliższej okazji wyjaśnił. Zapisujmy często. Mam nadzieję, że wieśniaki nie nabiją nas na widły za Don Pafu. Fia, idź, wybieram cię! Użyj Don Pafu! Nie obsługujemy biedaków. Don Pafu nie zadziałało. It's not very effective. Może to obrzydliwa twarz Avaro jednak. Oni-san, to znaczy brat. Więc nie przetłumaczyli tego, ale może ona rzeczywiście do przechodniów mówi: ej bracie, ej siostro. でも残念だ。それは今この村では使い道がないよ。どういうこと？話しても仕方ないと思うけれど。よかったら話してみてほしいな。物好きだな。まあいいけど、今は村全体が水不足なんだよ。 Poznałem kolejne słowo. Mizu znaczy wodę. Ale zdecydowanie powiedział Mizu. Ha. もう一滴だって出やしない。年々と水の出は悪くなってた。でもこの間地響きが起こってからすぐに枯れたんだよ。地響き？村での生活に必要な分は時間がかかるけど、水場まで汲みに行かなくちゃいけない。そのためにも人手が必要だ。仕事だって休まないといけなくなった。 村全体で金を出し合って解決しなきゃいけない問題さ。
街道の先にある町へ行って依頼して派遣されてきた職人が対応してくれるまでは待とうってことで落ち着いてるよ。うん。村には騎士さんたちがいるんじゃないの？Był stary pryk. No, まずは水が出なくなった状況を見てもらわないといけないし、井戸が枯れた後、すぐに出発したよ。よそ者に話しても仕方ないことだったな。気にしないでくれていいよ。そんなことないよ。私たちが井戸の問題を解決すればいいんだよ。うん。z drugiej strony。A, widzicie, to jest natura polityczna problemu. ああ、ペースペース。人の中に立ちたいだけなのに、それにはお金を要求しないとダメなんだね。私たちは無償でいいのに、村の人はお金を払うの？バファロニーナイレピトマチテマト。Chyba FIA jeszcze nie zaczaiła, jakie trzęsienie ziemi spowodowało suszę. アバロが言う意味は分かったよ。すごく正しいし、村の人たちも間違ってないと思う。でも、やろう！私たちの力で村の役に立てるなら、動かないなんて選択肢は選べない。だ、やすね。najlepszy plan to brak planu。困ってる人がいて、それをなんとかできる力があるなら、やるべきだよ。Zdecydowanie。いいの？アバロは職人さんだから反対するかと思ってた。
pomożemy im teraz, to może w przyszłości przyjdą do fortecy i będą... Jak to się ładnie mówi? Sakiewką potrząsać. Okej, nowa miejscówka. Dobra. No to chyba nie ma za bardzo co czekać. Zapisujemy często i idziemy do tego miejsca. Nasz ulepszony ekwipunek powinien nam się przydać w nim. Waterbeast, Geura, Terrant, Crazy Knight. O, znam tą miejscówkę chyba. Fangbat. A może i nie. Zobaczmy. Okej, chyba w końcu uświadomi Fije. Coś jestem tutaj w stanie odczytać? Jestem prawie pewny, że tu jest zapisane Infuru. No. Wybaczcie, te znaczki nadal mi się jeszcze mylą. Nie, tutaj jest zapisane Infurusu, a to pewnie oznacza Kingdom, te dwa znaczki. Tutaj też coś było zapisane, co później będzie wspomniane, ale to mniejsza o to. Dobra, jedźmy z tym. Infurusu Kingdom. Tylko nie krzycz, dobrze? Gokuri. Kakugo wa kanryou shita yo. Donto koi. Skup się i słuchaj. Mata watashi no sei datta! Nie krzycz, kobieto. Moc anima jest nie bardzo mocna. Jesteś za to bardzo dobrą boginią plagi.
Bardzo ci to dobrze wychodzi. Co zrobisz, Akin? Co zrobisz? クミル村に井戸を作るためだ。さあ、水瀬を探し出そう。 O, znowu powiedz dzieło Mizu, więc na pewno wspomniał o wodzie. Dobra, zapomniałem streścić poprzedniej rozmowy, więc streszczę teraz dwie zarazem. Poszliśmy do wioski, niestety ludzie dalej nie chcieli za bardzo z nami gadać, na pewno to miało, nie miało nic wspólnego z Don Puffu. W każdym razie dowiedzieliśmy się, że ludzie są źle nastawieni, bo ostatnio w wiosce zniknęła woda. Tak, i już wysłali żądanie do miasta, żeby przyszedł jakiś rzemieślnik i naprawił im studnię. Potem Fia i Avaro rozmawiali na ten temat. Avaro wytłumaczył, że nie mogą za bardzo się tym zająć, ponieważ odebraliby robotę rzemieślnikowi i to byłoby bardzo niemiłe. A Fia stwierdziła, że zrobimy to i tak. Potem udali się tutaj. Avaro wytłumaczył, że woda zniknęła w studni w wiosce, ponieważ forteca się poruszyła i zmieniła bieg wody w okolicy. I teraz będą szukać duszków wodnych, żeby dowiedzieć się, którędy płynie woda. I żeby można było to naprawić, sytuację. Dobra, troszkę pamiętam tą mapę z grubsza. Wiem, że tutaj jest jakiś silniejszy przeciwnik. Tak, ma niby poziom... Gdzie to był jego level? 12. Ja mam obecnie 6 poziom. Ale dobra, nie patrzmy na to. Zadaje 17 obrażeń. Ma kondycji 10 i 8. Resistance. Dobra. Jeżeli on nam zadaje 17 obrażeń, to co turę zadawałby nam 8 punktów obrażeń. Ile ma agility? 13, więc zdecydowanie na Avaro miałby 3 ataki. Więc co turę zadawałby nam 8 razy 3, 24 obrażenia. Jesteśmy w stanie przeżyć jedną turę. Natomiast czy jesteśmy w stanie mu zadać obrażenia? Avaro ma 16 ataku, ty masz 12 łącznie z tym. Dobra, czy 16 przejdzie przez jego obronę? Przejdzie. Czy 12 przejdzie przez jego resist? Przejdzie. Tylko tak, po pierwsze nie może zabić Fii. To by nam pokrzyżowało plany. Dobra, powinniśmy w stanie go zabić. Dobra, zapisujmy często. I...
pytania, czy chcemy teraz się nim zająć, czy może później. Tutaj są jakieś spawnery, więc jak będziemy się z nim bić, to raczej nie chcielibyśmy, żeby coś nam zaszło z drugiej strony. Więc może najpierw oczyśćmy okolice i potem pójdziemy do niego. On nie powinien się... On chyba ma taki skrypt zrobiony, że się nie poruszy, jeżeli nic do niego nie wejdzie. Przy okazji, co tutaj jest? Shallow. Chyba nic wielkiego, dobra. Avaro, podejdź tutaj. Zbadamy to, czy coś tutaj jest. Dobra. Fia, chodź tutaj. Okej. Dobra, ciekawe, czy to możemy przejść dookoła. Zobaczymy. Dobra. Bierz się do roboty, a Fia powinna sobie dać radę z nimi. 7 razy 2 daje 14. On potem może się pójść i uleczyć. To nie brzmi najlepiej, ale musimy z tym handlować. Dobra. Dokładnie. Kodo kaishita. Moratte oko. Dobra, musimy się wycofać, ponieważ mogą zaatakować nas oboje na raz. To Fia cofnie się do bazy. Oni tutaj pewnie wejdą i Avaro pomoże z tą sytuacją. Dobra. Dobra, dwóch ich może zaatakować Fię. Mają siłę 11. Fia chyba musi się ubrać do tego. Bo inaczej może tego nie przeżyć. Dobra, dawaj tarczę. I akcesorium, niech będzie Fortress Ring. Dobra. Mam troszkę mniejsze obrażenia, ale trzeba z nią handlować. Dobra. Broń się. O, jeden obrażeń. Nie jest aż tak źle. Nie wiem, dlaczego zaatakowałeś tego gościa, który potrafi się bronić przed twoimi atakami. Ale nie narzekam. Dobra, Fia, czy jesteś w stanie go wykończyć? Jesteś w stanie go wykończyć. Nie, bo zadajesz teraz mniejsze obrażenia. A jeżeli cię znowu... Dobra, teraz go wykończysz. Nie najlepszy level up, ale trudno. Dobra, jest Avaro, możemy zwiedzać. Dobra, może niech pójdzie najpierw w tą stronę. O, dobra, tego nam potrzebowało. Tego potrzebowaliśmy. Zdejmij gościa. Nie będziemy czekać, aż Fia się tu doczłapie. No, to jest dobry level up. Wszystko, co daje nam do siły, to jest zawsze dobrym level upem. Super. Fia może w sumie też tutaj przyjść i pomóc. 10 potek. Przyda się na przyszłość. Dobra, tutaj pewnie będzie dokładnie portal. Też się przyda na przyszłość. Dobra, zajmij się tym. Fia zajmie się tym.
O, kryte miejsce. Fajnie. Wooden Shield 1. Ok. Jak coś, to może się przydać na do upgrade'u i do zepsucia. Zajmij to miejsce. Ok. Dobra, ciekawe co tutaj mamy. Leczonko. Dobra. Się rusz tutaj. Magic Ore 2. Dobra, to też nie jest aż nam tak bardzo potrzebne. Dobra, zdejmiesz go? To ma większe szanse trafienia to. Magią go, magią go. O, Garstone. Jeszcze niedługo nam się przyda. Nie wiem, czy to zadziała, ale zobaczymy. To z pewnością zadziała. Bardzo dobrze. O. 我らに敵対するもの。 Nazy konoczyni fumireta. Kotabino i hemmo. Ryuryuki? Chyba tak miał na imię. Cigoyo! Solewa gokaidayo! Suimiaku ga kawaczata kotoni tsuite wa ayamaru yo. Owabi ni chanto naosu shi. まずは話を聞いてほしいの。ザレのとそのような姿を彼らを混乱させようとしても無駄だ。この地下水脈を守り敵の足止めをするのが我が責務。ここを踏み越えようとする者には容赦しない。あとテレジャーに始まる。 Rurin Yuki, ok. Gość jest tak mało zdeczący, że zawsze zapominam jego imię. Let's go! Dobra. Musimy go spacyfikować. Dobra, to jest Rarinyuki. Rarinyuki nie lubi nas, bo to jest jego miejsce i tyle. I nie da się przekonać, żeby do rozwiązania polubownego, więc będziemy z nim walczyć.
to w sumie chyba tyle. Dobra. Dobra. Torrent Taku. Chill on attack. Ice. To jest chyba fizyczne. Nie wiem jak rozpoznać, kiedy skill jest fizyczny, a kiedy magiczny. Może ikonką? Dobra, nieważne. Załóżmy, że oni atakują fizycznie. Mają 10 siły. Ile Fia masz konstytucji? 7. Ile macie agility? 9. Fia ma 10. Więc zadacie Fii po 14 obrażeń. Zastanawiam się, czy opłaca się Fia ubierać do tego. Atakujecie wręcz. Więc tak długo, jak nie dojdziecie wręcz, to Fia jest bezpieczna, więc nie powinno być z tym problemu. Dobra, przy okazji wyekwipujmy Cheer, już mamy. Nie żebym pewnie go teraz używał, ale na efesy ci się skończyły. Dobra, szybko łyknij potkę na efesy i przemieść się tutaj. Wy atakujecie lodem. Avaro, jak bardzo jest podatny na lód? Trochę jest podatny na lód. Ale z drugiej strony nie macie zbyt dużo siły. Więc może nie będzie źle. Dobra, spróbujmy to przeżyć. Tak, 12 obrażeń. Mogło być gorzej. Ale zadajemy za to bardzo dużo w odwecie. 14 razy 2 bez problemu je zabije. Mamy 100% szansy, więc nie ma sensu marnować Charge Strike. Zachowajmy to na Rariniuki. Dobra. O, jednak macie jakiś atak dystansowy. Zobaczmy, jak wyglądacie właściwie. Dobra, teraz możemy mu przywalić porządnie. On też nam przywali porządnie. 18, 9 razy 2 zabije nas. Jeżeli się obronimy, to zada nam tylko 16 razy 2, więc Avaro przeżyje. Więc niestety musimy się bronić. Dobra. Ma dwa szanse kryta, więc gdyby mu trafił ten 2% kryt, to by nas zabił. Więc mieliśmy szczęście. Dobra. Łyknij potkę. Avaro. Teraz tak. Co chcemy likwidować w jakiej kolejności? Może tak. Może zdejmiemy twój Veteran Ring i zamiast tego damy ci Fortress Ring. Wygląda na to, że bardziej by ci się przydało póki co. Oni chyba... Tak, zakładam, że oni atakują fizycznie. Dobra, momencik. Ty masz atak Water Bullet. Czy wszyscy inni to mają? Mają. Dobra, jak bardzo by nas zabolał Water Bullet? 6 razy 2. To jest 12. Czy my zabijemy ją w odwecie? 6, 8 razy 2, nie zabijemy jej w odwecie. Więc może lepiej przygotować się na dłuższą walkę. No, zróbmy tak.
akcesory. Może dajmy jej Veteran Ring. Właśnie, jak teraz zadajesz obrażenia? O! Teraz przynajmniej masz szansę ją zabić, bo zadajesz 10 razy 3. I w odwecie otrzymujesz tylko 2 punkty obrażeń. No dobra. No dobra, to zabijmy ją. Tym bardziej, jeżeli dostaniemy kryta. A, właśnie. Więc one jednak atakują magicznie, przynajmniej. Przynajmniej ich ataki dystansowe są magiczne. Dlatego powinniśmy ich atakować wręcz. Dobra, 12. Dobra, Avaro 14 i tak ją zabijesz. Jedziesz z koksem. Ferocity. Dobra. Nie ryzykujmy, dajmy Avaro Ażurnata. Ciach. No i dobra. Dajesz Rarinu Yuki. Dobra, tego się spodziewaliśmy. Teraz możemy kontratakować, ponieważ nie boimy się, że nas zabije. Przy okazji ustawił się w takim miejscu, że będzie potem... A, jeszcze kryta oberwie. Że jest w zasięgu strzału. Ale nie będziemy potrzebowali. O, rozpoznał, że Fia jest boginią. Ciekawe. Jeszcze go spotkamy. Ciekawe. O, Avaro znajdzie na to sposób. Unbinding stuff. Stage click. Dobra, tych pozostałych celów
póki co nie spełnimy. Musimy wybudować tu most, żeby przejść na drugą stronę strumienia. Okej, ale to jest nowe. Kumil Village. Czy już się teraz będziemy tym zajmować? Okej. Dobra, to może podsumowanie rozmów do tej pory. Pokonaliśmy Rarniyuki, spierdzielił nam, powiedział, że zawsze będzie walczył przeciwko bóstwom, więc poznał, że Fia jest boginią, potem Fia uspokoiła duszki wody i w sumie tyle. I teraz wrócili do Kumil Village i szukają miejsca na odwiert studni. Coś jeszcze powiedziałem? Tak. Dokładnie to pisało właśnie na tej mapie, w tym czerwonym punkcie, możecie sobie przewinąć. Kumiri, czy Kumiru. I tam był potem jeszcze jakiś znaczek, który pewnie oznaczał village, więc... Tak, dobra. Troszkę na zgadania teraz czeka. Groundbreaking technology. すごいね。これ広めればお金取れるんじゃない？そうなんだ。ん？ということは、いっぱい魔力を流せる人じゃないとダメなんだね。 No, do roboty, boginio. Wiesz, Fia, pokaż tej ziemi, gdzie ziemia zimuje. アバロはいつも私の愛を受け流すね。まあ今は置いておくよ。
A to nie mogę zignorować tego, jak kopiesz dziurę, więc może tym się zajmij. No, wyjaśnij się, Fia. Dlaczego robisz studnie za darmo? To przeprosiny od bogini ten rozpaczy. ではやらないよな。自分たちの責任だと感じて、代わりの井戸を作ってくれただけでもありがたいです。許してくれるの？許すも何もない。こんな立派な井戸を作ってくれて逆にありがたいくらいさ。元々出が悪くなってきてたって言ったろ。何もなくたって。 Kurocza. ことも分かったし、何かあったら依頼させてもらうよ。ねえアバロ、みんなが嬉しそうなのっていいね。いいね。
ユアバロだって笑ってるよ。すっごいかわいい。すっごいかわいい。でも本当だもん。アバロのその顔が見られただけでも頑張った甲斐があった。アバロがそばにいてくれてよかったよ。だってアバロがいてくれたからこんなにみんなを笑顔にできたんだよ。私一人じゃきっとできなかった。力を貸してくれてありがとう。私もアバロをいっぱい笑顔にできるよう頑張るからね。Nie, mogłabyś wykopać samą tą dziurę. A, dobra, już przestańcie sobie słodzić, ile można. Wieso, iścio nie ireba, Abaro ma zutto egao te koto da ne. So da ne, zutto iścio da. Ta. この調子でどんどん縁を結べるといいね。あ、とぴんぶちレベルアップ。Dobra, co ciekawego dostałaś? Flurry. Raz już widzieliśmy, jeden z goblinów użył Flurry, to czasami daje szansę na dodatkowy atak. Więc to się przyda. A poza tym, no spoko. Przydadzą się wszystkie te staty. Jak widzicie, CP trochę zwiększyliśmy, więc gdybyśmy mieli problem z wykupieniem skilli, to teraz mamy dodatkowe 2 punkty na skilla. A, wiecie co? Zrobię przerwę tutaj. Dobra. Co się wydarzyło? Tak, Avaro i Fia wykopali studnie, zlecieli się ziemniaki, podziwiali studnie, podziękowali, powiedzieli, że w sumie nawet gdyby nie zniszczyli starej studni, to ta nowa, ta stara pewnie i tak by wyschła, więc podziękowali. I wszyscy byli zadowoleni, bo mogli komuś pomóc i nie wzięli za to ani grosza. I potem sobie Fia i Avaro słodzili nawzajem, jak lubią pomagać ludziom. Dobra, to by było tyle. Wyekwipujmy jej to flary. 10% szansy na dodatkowy atak. Na pierwszym poziomie to nie jest zbyt dużo, ale czasami potrafi się uruchomić w ważnych momentach. Dobra, w następnym odcinku będzie chyba troszkę więcej gadania jeszcze. Na pewno wrócimy do tego miejsca, w którym byliśmy ostatnio, bo tam mamy jeszcze tego jednego minibossa do rozwalenia. Zrobimy most, żeby przejść tam i cóż, i zobaczymy. Będzie dużo więcej eventów na naszej drodze. I w sumie, wiecie co, to jest chyba koniec rozdziału pierwszego, więc chyba przyszły odcinek to już będzie rozdział drugi w końcu. Dobra, w każdym razie dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!